Tak działa mechanizm przed naprawą. Przewijanie do tyłu. Odtwarzanie. Jak widać, nie dowija nam się taśmy. I przewijanie do przodu. Przystąpię teraz do demontażu tego całego zespołu mechaniki. Jeśli nie znacie się na mechanice, lepiej tego nie ruszajcie, bo możecie narobić sobie kłopotów. Mimo tego, że jest to dość prosty mechanizm, można się pomylić. I mamy mechanizm zdemontowany. Teraz to wszystko należy porządnie umyć. Od razu zdemontuję paski. Jakby ktoś nie wiedział, to pasków nie demontuje się w taki sposób. Do tego służy specjalna pokrywka z otworem rewizyjnym. Thank you.
Mam już wymytą całą płytę montażową, teraz zabiorę się za umycie pozostałych elementów. Umyłem już części lewego zespołu napędowego. Teraz zabieram się za smarowanie i składanie. Używamy do smarowania magnetofonu Smar GOJ54, ewentualnie wazelinę techniczną i olej o gęstości SAE20. Teraz te krążki należy nasączyć olejem rozcieńczonym z benzyną. Thank you.
Thank you.
Cały mechanizm został złożony. Czas na test. Już widzę, że jest błąd. Jedne cięgło nie wskoczyło w swoje miejsce. Zaraz to poprawię. Już mechanizm działa bardzo ładnie. Jeszcze trzeba dać trochę smaru w tym miejscu. Nadmiar trzeba zebrać. W tym miejscu jeszcze trzeba dać smar do połączeń plastik-plastik.
Jak widać, docisk jest już zużyty. Dobrze by było go wymienić na nowy. Zatowarka dociskowa jest w miarę dobrym stanie. Wystarczy ją tylko wyczyścić i przesmarować. Jak słychać, łożysko jest suche.
tym miejscu powinien być taki filc, którego nie było. Należy go tu zamontować i naoliwić. Mechanika już została skończona. Jest naprawiona. Teraz prowadząc się silnikiem. Jak słychać, nie chodzi on może najgłośniej, ale i tak po tylu latach przydałoby się go przekonserwować.
Mechanika jest już prawie skończona. Zostało jeszcze zregenerować paski. Paski można regenerować gotując je w wodzie, podobnie jak jajko na twardo. Potem należy paski zlać zimną wodą. Paski można również wymienić. Tutaj są parametry tych pasków. Naprawa magnetofonu ZK120T dobiegła końca. Magnetofon po umyciu prezentuje się w taki sposób. Wygląda prawie jak nowy. Zdejmę teraz pokrywę.
Czołem nie pochyla się za tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Wielki pan dyrygent patrzą na znak, a ona natchniona, ona zna. Jak słychać, magnetofon gra bardzo dobrze. Przewija w jedną stronę. Przewija też w drugą. Teraz spróbuję coś nagrać. Jak widać, mamy już sygnał. Oczywiście przy zapisie nie będziemy słyszeli dźwięku, ponieważ wzmacniacz zamienia się w generator prądu podkładu. Mamy już nagrany fragment muzyki. Teraz przewinę. Jak słychać, magnetofon coś tam nagrał. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za obejrzenie.